Mamy złe wiadomości dla potencjalnych kredytobiorców. Hipoteki drożeją, a co za tym idzie, dostępność kredytów hipotecznych dla klientów banków jest coraz niższa. Czerwcowa wartość barometru hipotecznego wskazała 486 tysięcy i była o 6 tysięcy niższa niż przed 3 miesiącami. O tym, kto może liczyć na najwyższy kredyt oraz dlaczego banki stosują taką politykę, będę rozmawiał dzisiaj z naszym ekspertem Bankomat.pl Konradem Plucińskim. Ja nazywam się Grzegorz Dymczyszak i zachęcam Państwa do zostania z nami do końca. Wszystkie banki, tak jak to przeanalizowaliśmy w Bankomat.pl, w ostatnim czasie zdecydowały się zmniejszyć zdolność kredytową dla swoich klientów. Biorąc pod uwagę, że ceny nieruchomości rosną, oznacza to dla nich, że mogą sobie pozwolić na mniejsze mieszkania, mniej wartościowe. Skąd taka polityka banków? Spadek zdolności kredytowej jest na razie niewielki, ale może być początkiem odwrócenia trendu, który trwa w zasadzie od początku 2023 roku. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy to tylko krótkotrwała zmiana, czy początek dłuższej korekty. A te obniżki mogą wynikać chociażby z podwyżek oprocentowania. 5 analizowanych przez nas banków zdecydowało się w ostatnim miesiącu na podwyższenie oprocentowania kredytów hipotecznych i mówimy tu o oprocentowaniu stałym, czyli w przypadku tych kredytów zdolność kredytowa jest liczona zdecydowanie łagodniej. Wzrost oprocentowania nie jest duży, on wyniósł 0,24 punktu procentowego. Być może banki szykują się na jakieś zmiany wysokości stóp procentowych. Od dłuższego czasu stopa procentowa utrzymywana jest na stałym poziomie. Ona wynosi w tej chwili 5,75%. I przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej deklarują, że w tym roku nie powinniśmy się spodziewać zmian. Natomiast w najbliższych miesiącach czekają nas zapewne podwyżki cen energii, które w drugiej połowie roku prawdopodobnie spowodują podwyższenie inflacji. Pokażmy to, o czym powiedziałeś, na realnych przykładach. Jaka kategoria, jaka grupa klientów może sobie pozwolić na większy kredyt, a jaka na mniejszy? W Bankomat.pl sprawdzamy zdolność kredytową dla 4 naszych modelowych klientów i w ciągu ostatniego kwartału najbardziej spadła średnia wartość kredytu dla kredytobiorcy, którym jest gospodarstwo domowe z 2 dzieci na utrzymaniu i dochodem na rękę na poziomie 10 tysięcy złotych. Według aktualnego odczytu barometru hipotecznego taka rodzina może w tej chwili liczyć na kredyt hipoteczny w średniej wysokości 514 tysięcy złotych. Jest to o 21 tysięcy mniej niż to miało miejsce w maju, czyli spadek wynosi około 4%. W przypadku tej grupy kredytobiorców rozpiętość zdolności kredytowej, czyli różnica między ofertą banku najłagodniej i najbardziej restrykcyjnie liczącego zdolność, jest bardzo wysoka. Ona wynosi aż 271 tysięcy złotych. Najwyższa dostępna kwota kredytu dla tego modelowego kredytobiorcy to 680 tysięcy, natomiast najniższa to nieco ponad 450 tysięcy. Rodzina z jednym dzieckiem, z dochodami na takim samym poziomie, około 10 tysięcy złotych na rękę miesięcznie, może obecnie liczyć na kredyt hipoteczny w średniej wysokości 573 tysięcy złotych. To blisko 18 tysięcy mniej niż w zeszłym roku. Dla porównania, rok temu zdolność kredytowa tej grupy klientów banków wynosiła 580 tysięcy złotych, czyli była wyższa niż obecnie, ale za to niższa niż w pierwszym kwartale tego roku. Tradycyjnie najniższy kredyt hipoteczny mogą otrzymać przeciętnie zarabiający single. Z dochodem w wysokości 6 tysięcy złotych miesięcznie mogą oni średnio pożyczyć na zakup nieruchomości 381 tysięcy złotych. Jest to 1000 złotych mniej niż w marcu tego roku i około 12 tysięcy więcej niż rok temu. W banku o najbardziej liberalnym podejściu single może dostać kredyt hipoteczny na kwotę mniej więcej 430 tysięcy złotych. No i pozostała nam ostatnia grupa kredytobiorców, czyli para bez dzieci. My przyjmujemy, że ci kredytobiorcy otrzymują wynagrodzenie na poziomie 8 tysięcy miesięcznie i banki mogą im średnio pożyczyć 474 tysiące złotych.
Wspomniałeś o tym, że warto porównywać oferty, ponieważ każdy bank inaczej podchodzi do kwestii wyznaczania zdolności kredytowej. Jakbyś mógł powiedzieć, które banki są bardziej restrykcyjne aktualnie, a które bardziej liberalne, gdzie po prostu można na lepszych, bardziej preferencyjnych warunkach zaciągnąć kredyt hipoteczny? Aktualnie najbardziej liberalnym bankiem pod kątem liczenia zdolności kredytowej jest Alior Bank. Średnia wysokość kredytu dla tych naszych czterech grup klientów wychodzi na poziomie ponad 570 tysięcy złotych. Na kolejnych miejscach są bank PKO BP z kwotą wysokości około 540 tysięcy złotych oraz Santander Bank Polska i Velo Bank, w których kwota dostępnego kredytu jest poniżej 540 tysięcy złotych. Średnia zdolność kredytowa na poziomie wyższym od naszego barometru jest jeszcze w Banku Millennium i w Banku ING. Natomiast, no co istotne, wybierając kredyt hipoteczny, nie możemy się posiłkować tylko i wyłącznie wysokością zdolności kredytowej. Musimy przeanalizować również inne parametry, sprawdzić koszty, wysokość oprocentowania, prowizji, zobaczyć, jaki będzie łączny nasz koszt odsetkowy w całym okresie spłaty i dopiero wtedy podejmować decyzję odnośnie wyboru konkretnego banku. To teraz jakbyś mógł podpowiedzieć. Jesteśmy takim modelowym kredytobiorcą. Znaleźliśmy swoje wymarzone mieszkanie, ono ma jakąś wartość, no ale niestety przekracza ono naszą zdolność kredytową. Jak ją zwiększyć, tak żeby bank przychylniej spojrzał na to, co możemy kupić? Najłatwiej byłoby wykazywać wyższe dochody, natomiast wiadomo, nie jesteśmy w stanie tego zmienić z miesiąca na miesiąc. Dlatego musimy spojrzeć na drugą stronę naszego domowego budżetu i zainteresować się naszymi miesięcznymi wydatkami. Często się zdarza, że tam jest sporo do uporządkowania. Zdolność możemy poprawić, spłacając wcześniej kredyty gotówkowe, które zaciągnęliśmy, zmniejszając albo zamykając limit karty kredytowej, ogólnie pozbywając się zobowiązań, które ciążą na naszym domowym budżecie. Będzie to z korzyścią zarówno pod kątem naszej zdolności kredytowej, ale często tym samym uporządkujemy swoje własne wydatki, co będzie z korzyścią dla naszego domowego budżetu. To teraz jeszcze na zakończenie. Jaka w ogóle sytuacja panuje na rynku nieruchomości? Czy mieszkania są dostępne, czy też nie? Jak się kształtują ceny? No i co z tym programem rządowym zapowiedzianym już jakiś czas temu? Czy warto na niego czekać? Obecnie zainteresowanie zakupem nieruchomości jest zdecydowanie niższe niż na początku roku i przede wszystkim niż pod koniec zeszłego roku, gdzie popyt był jeszcze mocno podkręcany rządowym programem Bezpieczny Kredyt 2%, który ułatwiał zakupie nieruchomości. W tej chwili spadło trochę zainteresowanie zakupem, odbudowuje się podaż zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, jest coraz więcej ofert. Natomiast rynek jest taki, że większość osób oczekuje na nowe informacje. Faktycznie został w kwietniu zapowiedziany i nawet przedstawiony zarys ustawy dotyczącej nowego rządowego programu Kredyt Mieszkaniowy na Start. Natomiast w tej chwili jest coraz więcej informacji o tym, że ten program może w ogóle nie wystartować albo wystartuje w bardzo zmienionej formie. Część ugrupowań, które jest w koalicji rządowej, wycofuje się z tego pomysłu, uważając, że nowy program może ponownie doprowadzić do zwiększonego tempa wzrostu cen nieruchomości, podobnie jak to było w zeszłym roku. W tej chwili, jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości, no to musimy dobrze przeanalizować naszą sytuację. Z drugiej strony, jeśli analizując projekt ustawy przypuszczamy, że będziemy mogli skorzystać z programu, no to myślę, że warto poszukać nieruchomości, jeszcze chwilę poczekać na kolejne informacje. Natomiast też trzeba dobrze przeanalizować sytuację. Nowy program ma być mniej korzystny niż ten, który obowiązywał w zeszłym roku. Może się okazać, że nieruchomość kupowana teraz, gdy kredyt jest tańszy, gdy mamy lepszą zdolność kredytową i gdy ceny nieruchomości, wzrosty cen nieruchomości wyhamowały, ten kredyt uruchamiany na standardowych warunkach po prostu może być lepszy w jakiś sposób od kredytu z dopłatami. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję także Państwu za to, że byliście z nami do samego końca.
Po więcej informacji na temat ubezpieczeń czy też rynku finansowego zapraszamy na nasz kanał, gdzie czeka też kilka innych materiałów, a ja zapraszam również do oglądania kolejnego odcinka, który już wkrótce. Do zobaczenia.